Dzień dobry Państwu. Wykonam dla Państwa dzisiaj dwa utwory. Jeden będzie Włodzimierza Wysockiego, on nie wrócił po bitwie. Drugi utwór będzie z kolei swoistego syna artystycznego Włodzimierza Wysockiego, czyli Jacka Kaczmarskiego, utwór Sara. Zaczynamy od Wysockiego, który nam dzisiaj przyświeca. Może troszkę jednak więcej gitary pod podsłuchu poproszę. On nie wróci po bitwie. W tłumaczeniu Pawła Orkisza. I dlaczego wciąż źle? Wszystko okej. I to niebo błękitne jak zwykle. I ta woda, ten las, to powietrze i czas. Tylko on nie wrócił po bitwie. I ta woda, ten las, to powietrze i czas. Tylko on nie wrócił po bitwie. Dziś na próżno bym chciał wiedzieć, kto rację miał w naszych sporach, tak za żarcie głupich. Mnie zaczęło być brak jego od akurat, kiedy on z tej bitwy nie wrócił. Mnie zaczęło być brak jego od akurat, kiedy on z tej bitwy nie wrócił. Nieraz milczał jak grób, albo dar ten swój dziób. A gdy śpiewał, fałszował okrutnie. On mi spać nie chciał dać. Zawsze był pierwszym z nas, lecz wczoraj nie wrócił po bitwie. On mi spać nie chciał dać. Zawsze był pierwszym z nas, a wczoraj nie wrócił po bitwie. To, że pusto ci tak, to normalne, to fakt. Zrozumiałam i wiem, dwóch nas było. Dla mnie tak, jakby wiatr się ogniskiem zachłysnął. On już z bitwy nie wróci i tyle. Dla mnie tak, jakby wiatr się ogniskiem zachłysnął. On już z bitwy nie wróci i tyle. Właśnie wiosna wśród drzew, jak z niewoli się rwie. Pomyliłem się, gdy przez ramię rzuciłem. Stary, stój, zapalimy. A tu z tyłu milczenie. Stary, stój, napalimy. A on przecież nie wrócił. Ci, co padli przed nami, nie zostawią nas samych. Oni staną na warcie, gdy trzeba. Niebo w las się zanurza, las przegląda się w chmurach. Drzewa wtedy wędrują do nieba. Niebo w las się zanurza, las przegląda się w chmurach. Drzewa wtedy wędrują do nieba. Nami w jednym okopie nigdy ciasno nie było. Zawsze równiutko się dzieliliśmy. A teraz wszystko sam mam. Tylko tak mi się zda, że to ja z tej bitwy nie wróciłem. Teraz wszystko sam mam. Tylko tak mi się zda, że to ja, że to ja, że to ja nie wróciłem z tej bitwy. Dziękuję bardzo i za ten podryw na końcu z klaskaniem, naprawdę jestem pod wrażeniem. Drugi utwór Jacka Kaczmarskiego o biblijnej Sarze.
jestem Sarą, czy gram Sarę? Odpowiedź znaleźć muszę sama. Gdy wejdę w faraona harem, by lud ocalić Abrahama, nim władcę uwieść się postaram, tak by nie wiedział, mnożąc dary, że żoną Abrahama Sara, Abraham mężem Sary. Czy spełniam tylko wolę męża, który z piękności mej korzysta? Czy z poświęceniem los zwyciężam i z poniżenia wstaję czysta? Czy jestem tylko garścią piasku rzuconą w oczy faraona, tak by swe żądze zmienił w łaskę, kiedy już uśnie w mych ramionach? Czy tarczą ludu moje ciało przed władzą gniewu i pożądań, żeby za rozkosz swą faraon zapłacił w wołach i wielbłądach? Czy jestem ciałem, czy wyborem, ogniem, czy źródłem ognia, żarem i gratką losu, czy motorem? Czy jestem Sarą, czy gram Sarę? Gdy wrócę i przed ludem stanę, czy w twarz mi plunie, czy przyklęknie, gram w kiepskiej sztuce życiem zwanej, a chciałabym w niej zagrać pięknie. Artur Gancarz. Chyba cię publiczność nie wypuści. To zaśpiewaj to, co śpiewałeś w zeszłym roku. Inny plan, proszę bardzo. Artur Gancarz. Artury zawsze mają dobre pomysły, ale tym razem mam inną piosenkę w zanadrzu. Nie bez powodu. Teraz ruszymy jeszcze jednego, innego barda. Nawiązując do mojej wczorajszej wycieczki z moimi kumplami, z którymi przyjechałem, bo byliśmy w Czechach. Czyli jak już się większość domyśli, będzie to Nohavica. I spojrzymy dokładnie na południe z perspektywy Czech. Czyli największy szlagier Jaromira Nohavicy, myślę. Pobłonia Galicji, hula zimny wiatr, wszystko co mieliśmy nam zabrał podły świat, jak bezdomny ptaki, co zmieniają ląd, jak bezdomne listy, odfruniemy stąd. Jeszcze szumi ogień i szumi drzewo, a przed nami noc i sen. Za najbliższym wzgórzem jest Sarajewo, tam jutro miła pobierzemy się. Ksiądz na wieki zwiąże nam przeguby rąk, wieniec tamaryszku porwie rzeki prąd i popłynie z wodą, w morzu znajdzie cel. My na dole, a nad nami nieba biel. Jeszcze płonie ogień i szumi drzewo, a przed nami noc i sen. Za najbliższym wzgórzem jest Sarajewo, tam jutro miła pobierzemy się. Wybuduję ci
z kamieni biały dom. Dach z dębowych belek będzie wieńczył go. Tam miłosny azyl znajdzie dwoje ciał. My miniemy, a on wiecznie będzie stał. Jeszcze płonie ogień i szumi drzewo, a przed nami noc i sen. Za najbliższym wzgórzem jest Sarajewo, tam jutro miła pobierzemy się. Jeszcze chory ogień a praska drzewo, ale już jest czas i spać. Tam nie za kopcem jest Sarajewo, se zitra rano brat. Dziękuję Państwu bardzo za tak miłe przyjęcie. No i życzę udanych koncertów dzisiaj i mam nadzieję do zobaczenia za rok. I dziękujemy bardzo. Zapamiętajcie to nazwisko. Artur Gancarz. Drodzy Państwo, muszę założyć okulary. Nadszedł moment oficjalny, mianowicie wręczenie nagród dla laureatów konkursu. Na scenę poproszę burmistrza miasta i gminy Radków, Jana Bednarczyka oraz dyrektora ośrodka kultury, pana Marka Kusiakiewicza oraz jury. Prosimy o wręczenie nagród. Proszę o zabranie głosu chyba pana burmistrza, oklaski, pan Jan Bednarczyk, burmistrz miasta gminy Radków. Drodzy Państwo, bez tego pana festiwal się nie odbywał zdecydowanie. Marek Kusiakiewicz, dyrektor Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki. Wielkie wsparcie do festiwalu, wielka praca. Przewodniczący jury, Jan Kondrak. Może pan przewodniczący powie kilka słów o konkursie. Z zaskoczenia tutaj biorą. Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie. Odbywa się konkurs na tym festiwalu. Można sobie zadawać pytania, czy konkursy są potrzebne, czy nie są potrzebne. I na to jest odpowiedź każda dobra. Moim zdaniem dobrze jest, kiedy są konkursy, bo widać to, co następuje po tych, którzy tu są zapraszani w charakterze gości specjalnych. Obejrzeliście Państwo już występy laureatów. Doszły mnie słuchy, że nie bardzo wiadomo, jakimi kryteriami posługiwaliśmy się. No to powiem, jakimi. Myśmy je mieli, te kryteria, wypisane w regulaminach. Każdy z jurorów miał je przed sobą.